Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie słychać, widać mnie. Chciałbym zacząć ten nasze ostatnie spotkanie w tym semestrze nadprogramowe. Bardzo jest gorąco, dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj, zważywszy, że semestr się już oficjalnie skończył, jednak bez krawata. Mam nadzieję, że mi to Państwo wybaczycie. Jesteście? Ktoś w ogóle jest? Chciałby ze mną rozmawiać? Okej, dobrze, cieszę się w takim razie. Jeszcze sobie tutaj tylko przestawię. Momencik, muszę poustawiać sobie okienka odpowiednio. Troszkę się zagubiłem. Moment. Mocnie przepraszam. Jeszcze raz w takim razie. Przepraszam, coś mi się wyłączyło. Zaczynamy w takim razie na dodatkowym spotkaniu. Widzę, że Weronika mi napisała, że jesteście. W takim razie pozwolę sobie od razu zacząć od pytania o Wasze uwagi czy wątpliwości, jeśli takie są. Jeśli nie, no to przejdę zgodnie z obietnicą do bardzo krótkiego podsumowania zobowiązań. No i mam nadzieję, że może w tym czasie też się Państwu jakieś pytania nasuną. To zacznijmy od Waszych pytań, jeśli pozwolicie. Ja jeszcze może sprawdzę maila, czy ktoś nadesłał pytania zgodnie z prośbą. Tu nie widzę. No to czekam, może ktoś chciałby zabrać głos i jeśli nie, no to powiem bardzo krótko to, co mam do powiedzenia. I jeszcze może na koniec dwa słowa podsumowania tych naszych spotkań. No dobra, jeśli nikogo nie ma, czy nie macie tych pytań, to ja w takim razie zabiorę się za moje przygotowane slajdy. To, co będę mówił dzisiaj, to naprawdę jest podsumowanie dotychczasowych naszych spotkań zobowiązaniowych, dlatego będę mówił bardzo ogólnie i krótko, licząc na to, że po prostu swoimi hasłami wywołam w Państwa głowach odpowiednie skojarzenia, które Wam pomogą w naszych spotkaniach egzaminacyjnych w przyszłym tygodniu. Najpierw chciałbym krótko podsumować umocnienie zobowiązań. Jak wiecie, umocnienie zobowiązań to jest sytuacja, w której mamy do czynienia z dodaniem dodatkowej możliwości egzekwowania na dłużniku spełnienia przez niego czy przez nią świadczenia. Dzielimy umocnienie zobowiązań tradycyjne rzeczowe. Tutaj we właściwym tego stopnia słowa znaczeniu mówimy o zestawie ręcznym i hipotece, zestawie umownym. Fiducja, choć często wymieniana jest wśród umocnienia rzeczowego, tak naprawdę proszę zauważyć, jest przeniesieniem własności. Dopiero od wykształcenia się akcji o fiducję możemy mówić o tym, że zbliża się ona w swoim rozumieniu do PIGNUS. PIGNUS i hipoteka w swoim paradygmacie, czyli w odpowiednim wzorcu,
są w zasadzie związane z zobowiązaniem głównym i kiedy to wygaśnie, powinny wygasnąć również one. To jest dla prawa porzymskiego, czyli średniowiecza i do czasów dzisiejszych, dogmat, a w prawie rzymskim tylko paradygmat, bo można sobie wyobrazić wygaśnięcie zobowiązania, które nie byłoby objęte ekscepcją oddania czy zrealizowania długu zabezpieczonego przez zastaw, na przykład wygaśnięcie zobowiązania poprzez niemożliwość świadczenia. Umocnienia osobowe z kolei to oczywiście stypulacja w różnych jej postaciach, przypominam wykład 16 i częściowo 17, pakta pretorskie, constitutum debiti propri, constitutum debiti alieni, a constitutum receptum argentarii, kontrakt literalny, ale również mandat w postaci mandatum qualificatum. Jak pamiętacie, zabezpieczenie osobowe spłaty zobowiązania jest zawsze lepsze niż umocnienie rzeczowe, przynajmniej w rzymskiej perspektywie, w związku z tym powoduje również jego wygaśnięcie. A teraz przejdę do wygaśnięcia zobowiązań. Kiedy zobowiązania wygasają? Przede wszystkim wygasają zobowiązania wtedy, kiedy spełnimy świadczenie, które jest ich treścią. Ale w prawie archaicznym tak naprawdę spełnienie świadczenia, solucją, wygasza zobowiązanie tylko w przypadku zobowiązań deliktowych, kiedy treścią ich jest zapłata odpowiedniej kwoty, na przykład 150 asów przy złamaniu kości. Zobowiązania, które byśmy później nazwali kontraktowymi, powstające na mocy umów stypulacyjnych, zabezpieczone przez nexum, czy przez zabezpieczone przez czynność spiżu i wagi, jak również powstające w wyniku wyroku judicatum, muszą być rozwiązane przez akt przeciwny, actus contrarius, i to będzie zwolnienie przez spisz i wagę w przypadku tych pierwszych, a w przypadku sponsio, tej pierwszej kontraktu werbalnego dopuszczalnego, akceptylacją. Jak to się dokładnie odbywa? To już kiedyś mówiłem, więc może już nie będę teraz bardzo dokładnie przypominał. Mamy czynność tak naprawdę bardzo podobną do emancypacji. Widzicie to na slajdzie. Z kolei akceptylacja, o niej też mówiliśmy wielokrotnie, zwłaszcza na wykładzie 16. To, co jest ważne w obu tych przypadkach, to, że i akceptylacja, i solucja per receptum są aktami abstrakcyjnymi, w związku z tym powodują wygaśnięcie zobowiązania bez względu na to, czy doszło rzeczywiście wcześniej do spełnienia. Czyli, za chwilę do tego wrócimy, zwolnienie z zobowiązania poprzez akt formalny tak naprawdę jest niezależne od jego spełnienia. Pod koniec okresu archaicznego, wraz z powstaniem formułek dobrej wiary, skoro zasądzenie niemożliwe jest, jeśli niespełnione są przesłanki dobrej wiary w działaniu powoda, a w przypadku wierzyciela, kiedy naruszona jest, pozwanego, kiedy naruszona jest dobra wiara, to spełnienie zobowiązania powoduje jego wygaśnięcie. I zatem przy wszystkich czynnościach dobrej wiary samo świadczenie ipso iure wygasi zobowiązanie. Przy czynnościach ścisłego prawa natomiast to jeszcze tak nie będzie, zwłaszcza w czynnościach abstrakcyjnych. Będziemy potrzebować przez jakiś czas przy stypulacji formalnego zwolnienia, ale z biegiem czasu przyjmie się też zasada, że samo spełnienie świadczenia będzie powodowało bezprawność, na niesłuszność żądania świadczenia zawarowanego w czynności abstrakcyjnej i z tym będzie oddalane na mocy exceptio doli. Jak należy spełnić świadczenie? Co do zasady przez dłużnika, ale również przez osobę trzecią, nawet wbrew jego woli. Wyjątkiem są tutaj świadczenia, które dłużnik zobowiązuje się spełnić osobiście i musi być świadczenie spełnione na ręce wierzyciela, a wyjątkowo jego prokuratora lub innej osoby, ale na mocy upoważnienia przez wierzyciela udzielonego. Świadczenie musi być spełnione w sposób należyty. Musi być spełnione dokładnie co do czasu, treści, miejsca, jakości wedle danego zobowiązania oraz w sposób całkowity. Wyjątkiem tego całkowitego spełnienia świadczenia jest zasądzenie w formie taksacjo na mocy beneficjum kompetencji, czy zostawienie sobie tej
drobniutkiej części majątku wierzyciela, który się, dłużnika, przepraszam, który się poddaje samodzielnie, poddaje się z własnej woli egzekucji, po to, żeby pozostało mu jakieś środki do życia. Wreszcie spełnienie nienależyte de facto powoduje uznanie, że świadczenie zostało niespełnione. A skąd my wiemy, że świadczenie jest spełnione w sposób należyty? No, bardzo prosto. Musimy sprawdzić, czy dłużnik działał zgodnie z należytym, zadanym sobie standardem odpowiedzialności. No i tutaj powtarzamy to, co Państwo wiedzą już bardzo dobrze, bo mówiliśmy o tych przy kontraktach realnych i przy kontraktach ponownie konsensualnych przypominaliśmy, ale też we wstępnym naszym wykładzie o zobowiązaniach w ogóle. Stopnie odpowiedzialności dłużnika to po kolei wina umyślna, dolus, grube niedbalstwo, culpa, lżejsze niedbalstwo, culpa levis in abstracto, to jest, przepraszam za literówkę, jak właśnie zauważyłem, abstracto, czyli standard abstrakcyjny odpowiedzialności wyższy, zazwyczaj ojca rodziny, ale w innych kontraktach szczególnych to może być kontrakt typowy, standard typowy dla danej sytuacji, na przykład rzemieślnik, złotnik w sytuacji, kiedy w locatio conductio operis daje złotnikowi pierścień do przerobienia. I culpa levis in concreto, czyli taka staranność, czy taka niestaranność, może powiedzieć lepiej, której się uchraniamy w swoich własnych sprawach, to jest ten standard, który zazwyczaj przyjmujemy w sytuacji, kiedy działamy na rzecz innej osoby, ją zastępując, czyli wspólnik w spółce, negocjorum gestor, w przypadku wytyczenia akcji negocjorum gestorum contraria, mandatariusz, jak sądzimy, przy wytoczeniu akcji mandati contraria, no i tutor przy tuteli. Kustodia, odpowiedzialność za te przypadkowe utraty rzeczy, które zazwyczaj człowiek roztropny powinien uniknąć, czyli kradzież, zniszczenie rzeczy przez osobę trzecią i zwierzę, przy czym w okresie poklasycznym kustodia się nieco subiektywizuje, sprowadzana ona jest do culpy in custodiendo, winy w strzeżeniu, winy w wyborze pracownika, który popełnia kradzież lub niszczy rzecz. Przy czym wydaje się, że różnica pomiędzy tą subiektywizowaną kustodią a zwykłą odpowiedzialnością w zasadzie winy jest taka, że przerzucamy ciężar dowodu na dłużnika, to on ma udowodnić, że dochował staranności w wyborze personelu, dochował staranności w strzeżeniu. No i wreszcie odpowiedzialność za siłę wyższą. Vis major, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Jak wiecie, to jest odpowiedzialność typowa dla wszystkich dłużników w zwłoce, czyli dłużników deliktowych, ale też innych przypadków, o których już wielokrotnie mówiłem. Zamiast spełnić świadczenie, można wyjątkowo dać coś innego w zamian, to się nazywa datio in solutum, ale to wyłącznie ze zgodą wierzyciela. Tu może już pominę różnicę między szkołami, naprawdę nie sądzę, żeby ktokolwiek Państwa zapytał o to na egzamin. Mora creditoris, zwłoka wierzyciela, to śmieszny przypadek, możecie zapytać, a właściwie dlaczego to wynika, że wierzyciel nie chce przyjąć świadczenia, kiedy już jest gotowe do wydania, no ale może się to zdarzyć, może go nie być, może być nieobecny, może działać po prostu niestarannie. Od czasów Dioklecjana takie świadczenie złożone w depozyt w miejscu publicznym, jeśli to są pieniądze, powoduje wygaśnięcie zobowiązania dłużnika. Dzisiaj również możemy złożyć świadczenie w depozycie sądowym. Zastanawiam się nawet, czy powiedzieć Wam o tej kolejnej sytuacji. Ona jest bardzo egzotyczna. Zbieg przyczyn wzbogacających. To wtedy, kiedy dłużnik powinien świadczyć jedną rzecz na podstawie dwóch różnych przyczyn. Albo jedna przedmiot świadczenia powinien być świadczony przez dwie różne osoby i wierzyciel i tak ją dostaje. Na przykład Titus jest spadkobiercą Luciusza i jest zobowiązany legatem damnacyjnym do wydania Quintusowi konia należącego do Aulusa. Ale Aulus w międzyczasie podarował tego konia Quintusowi. W tej sytuacji Titus będzie zwolniony z zobowiązania. Jak widzicie, ta sytuacja nie będzie się zdarzyć często. Zwolnienie z długu, w zasadzie o tym już powiedziałem, zwolnić z długu można, to jest w sposób poprawny, mówimy o tym dla prawa klasycznego, wtedy, kiedy świadczenia nie ma, a mimo to wygaśnie zobowiązanie. W aktach formalnych i abstrakcyjnych potrzebujemy actus contrarius, czyli solutio per sed libram i akceptylacji, natomiast nieformal w aktach dobrej wiary oraz w innych sytuacjach nieformalne uzgodnienie, które nazywamy zazwyczaj porozumieniem o niedochodzeniu, czyli pactum de non petendo.
o formalnych już było przed chwilą, więc zwolnienia, więc nie będę tego powtarzał. Tutaj może jeszcze przy akceptylacji tylko przypomnę już poruszony na wykładzie 16 problem stypulacja kwiliana, czyli takiemu ogólnemu zebraniu różnych powodów świadczeń w jedną stypulację, czy obiecujesz mi świadczyć A, B, C, D, G, F, G, H, I, J na podstawie tego, tego, tego i tego, tego razem 20 tysięcy, tak obiecuję, a następnie wierzyciel umorzy łącznie wszystkie te zobowiązania, odpowiadając, czy to, co tobie obiecałem, uważasz za przyjęte, tak uważam. Ale również odpowiednia nota fikcyjna w kodeks akcepty i ekspensji o fikcyjnym przyjęciu należności. Informalne porozumienie o nieożądaniu daje podstawę do wydania acceptio pacti w skargach ścisłego prawa, czyli tam, gdzie mam na przykład pożyczyłem ci pieniądze, umawiamy się nieformalnie, że nie będziesz ich się domagał, nie będę ja się ich domagał, mimo to występuje ze skargą, będziesz mógł się bronić acceptio pacti albo acceptio doli. Czyli zobowiązanie wygasa ope exceptionis. W zobowiązaniach dobrego prawa naturalnie to zobowiązanie wygasa poprzez po prostu niezgodność z zasadami dobrej wiary takiego zasądzenia. Tutaj jeszcze przypomnienie formułki z exceptio pacti, którą już też widzieliście 1000 razy, więc myślę, że nawet jej nie będę czytał. Oczywiście podstawę paktum, podstawę exceptio, czyli paktum, musi udowodnić pozwany, no bo zgodnie z zasadą ten, który twierdzi, musi udowodnić, na tym spoczywa ciężar dowodu, a mamy jego przerzucony ciężar dowodu na drugą stronę. Transakcjo, jak wiecie, w prawie po klasycznym to jest jeden z tak zwanych kontraktów realnych, nienazwanych, a w prawie przedklasycznym dokonujemy wzajemnego umorzenia za pomocą wzajemnych stypulacji, względnie nieformalnego porozumienia i niedochodzenia swoich roszczeń, no bo wtedy mamy, jak powyżej, roszczenie z excepcjo, mamy możliwość zablokowania roszczenia tej drugiej strony przez excepcjo pacti. Tutaj możecie Państwo sobie zobaczyć, jak to przed wymyśleniem kontraktu realnego nienazwanego transakcjo było skomplikowane. To jest długi dokument pośród dokumentów związanych z taką rodziną bankierską sulpicjuszy, gdzie strony miały ze sobą proces, nie mogły się osobiście procesować, bo trzeba by się było udać do Rzymu. W związku z tym ustanowił zastępców procesowych, kognitorów, ci się zobowiązali wzajemnie, że będą stawać w procesie i dali sobie gwarancję, że staną, a jak nie staną, to zapłacą odpowiednią karę, ale teraz ich mocodawcy się pogodzili. No ale jak wiecie, nie ma materii stipulari potest, nie można stypulować na rzecz osoby trzeciej, czy w jej imieniu się zobowiązywać również, czyli to, że oni się dogadali, nie zwalnia z abstrakcyjnych zobowiązań zawartych przez ich pełnomocników. No to teraz mocodawcy muszą się umówić, że gdyby jednak sieć pełnomocnicy pozwali, co miałoby najmniejszego sensu, to wtedy nawzajem sobie zwrócą koszty tego procesu i to wszystko jest gwarantowane stypulacjami. Ale to tylko nam przypomina, jak bardzo plastyczna jest stypulacja. Niektóre kontrakty, te oparte na dobrej wiarze, dobrej wierze, rozwiązywane są oczywiście przez contrarius consensus, czyli porozumienie o wygaśnięciu zobowiązania, rozejście się stron. Ich zobowiązania gasną na skutek, możemy to nazwać, przeciwnej strony. No tutaj idealnym przykładem jest mandat, spółka, w każdej sytuacji, kiedy oczywiście zobowiązania jeszcze nie powstały. Śmierć jest bardzo ciekawym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania. To jest też bardzo miły temat egzaminacyjny. Proszę wymienić czy zdefiniować wpływ śmierci na istnienie zobowiązania. Tutaj mamy dwie reguły ogólne. Zobowiązania z deliktów co do zasady wygasają po stronie dłużnika. Nie dziedziczymy win naszych rodziców. Natomiast po stronie wierzyciela przechodzą na spadkobierców z wyjątkiem tzw. actiones vindictam spirantes, czyli skargach dyszących zemstą, de facto to jest skarga ze zniewagi, być może do czasów stosowana również furtu. Z kolei zobowiązania kontraktowe, co do zasady, są dziedziczne, a mamy od tego istotne wyjątki. Przede wszystkim są to wyjątki takie, jak których mamy osobiste świadczenie dłużnika, societas mandatum,
Ale oczywiście, kiedy już powstały zobowiązania z należności z Societas Mandatum, to one przechodzą na spadkobierców oraz te kontrakty związane z wykonaniem pracy, jak locacja conductus operarum czy operis, gdzie jest osobiste świadczenie dłużnika. Gwarancja udzielona w postaci sponsio fide promissio, ale uwaga, sponsio fide promissio jako zwykłe zobowiązanie nie wygasa w chwili śmierci zobowiązanego. Actio rei uxorie, czyli skarga o wydanie posagu w przypadku dos profectitia, czyli tej udzielonej przez pater familias jego śmierci, a dos adventitia, śmierć kobiety, wygasza możliwość dochodzenia zwrotu posagu. Podobne do śmierci znaczenie ma capitis diminutio innego rzędu, czyli na przykład wejście pod władzę osoby sui juris, adrogatio czy conventio in manu. Zobowiązania kontraktowe jura civili wygasają, ale pretor udziela specjalnej skargi utilis z fikcją przeciwko nowemu pater familias. Z kolei nie wygasają zobowiązania deliktowe, w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z odpowiedzialnością na zasadach noksalnych. Troszkę podobne znowu to sytuacja, w której mamy zlanie się osoby wierzyciela i dłużnika, na przykład spadkobranie, zobowiązanie wygasa, ale też adrogacja, konwencja in manu, wtedy kiedy adrogujemy naszego dłużnika czy naszego wierzyciela. Następna niemożność świadczenia, mówiliśmy o niej dużo przy wstępie do zobowiązań, zasada niemożliwe jest, nie może być przedmiotem zobowiązania, przy czym oczywiście zobowiązanie nie powstaje, jeżeli od samego początku było niemożliwe, natomiast kiedy powstało w chwili pierwszej, to ono wygasa, o ile stało się niemożliwe do spełnienia, ale pod warunkiem braku odpowiedzialności za tę niemożliwość po stronie dłużnika, czyli przede wszystkim brak jego winy, chociaż również jeżeli dłużnik był już zobowiązany za działanie siły wyższej, no to w każdej sytuacji niemożliwość nie spełnia go z zobowiązania. I uwaga, impossibilum nella obligatio est ma zastosowanie wyłącznie tylko przy świadczeniach w rzeczach oznaczonych indywidualnie, ponieważ genus perierum censetur gatunek nie może zginąć. Wiele skarg wypływa przez sam upływ czasu, wygasa przez sam upływ czasu. Zazwyczaj jak skargi penalne udzielone in factum wygasają po roku, lex furia de sponsu wygasza po dwuleciu zobowiązanie gwarancyjne na mocy sponsu i tej promissio, z kolei akcja de peculio może być przedłużona o rok po śmierci filius familias, czy niewolnika, który był wyposażony w peculium, czyli tu mamy drugą stronę. Nowacja, przemiana starego zobowiązania w nowy, wygasza również stare. Najczęściej dokonuje się tego w sposób stypulacyjny albo kontraktem literalnym. Zasadą jest, że coś musi być nowego w stosunku do danego długu. W prawie justyniańskim to coś nowego określa się wolą odnowienia zobowiązania, musi być animus novandi, bo w przeciwnym razie obok dawnego zobowiązania paralelnie tworzymy nowe. Typowym przykładem nowacji jest stypulacja akwiliańska, ale też przepisanie z osoby na osobę i z rzeczy na osobę w kontrakcie literalnym, co kiedyś już wyjaśniałem. Te sytuacje służą przede wszystkim do przemiany podmiotów w zobowiązaniu po to, żeby była dokonać cesji wierzytelności albo przejęcia długu. A w szczególnych przypadkach to będzie sytuacja, kiedy przekazujemy cały spadek albo kupujemy dobra bankruta. Tam udzielane są skargi z fikcją, skargi użyteczne w prawie wysokoklasycznym. No i wreszcie za pomocą kontraktów stypulacyjnego i literalnego, a także cesja procesowa przez ustanowienie kognitora czy też prokuratora do sporu. Jak to wygląda? Weźmy sobie ten najprostszy przykład, choć i tak jest on dość skomplikowany, ze stypulacją. W tak zwanej delegatio promittendi czynnej, czyli poleceniu przyrzeczenia czynnego, wierzyciel poleca swojemu dłużnikowi, ten jest przekazanym we współczesnej terminologii przekazu, by stypulacyjnie przyrzekł delegatariuszowi sumę należną wierzycielowi. Jak widzicie, w tym miejscu dłużnik po prostu wchodzi na miejsce, titus wchodzi na miejsce wierzyciela, a dłużnik pozostaje ten sam, czyli delegatio promittendi czynna to jest sytuacja, w której wierzyciel zostaje podmieniony na inną, nową osobę. Typowy przykład delegacji. Skutek jest taki, że w stosunku do dawnego wierzyciela następuje zwolnienie z zobowiązania, a zostaje zawiązane nowe zobowiązanie pomiędzy titusem i dawnym dłużnikiem.
Delegatio promittendi z kolei bierna, to sytuacja, w której dłużnik poleca innej osobie, żeby obiecała wierzycielowi to, co dłużnik był mu winien. I znowu, gdybyśmy to rozpatrywali w terminologii przekazu, to dłużnik przekazujący delegans poleciłby delegatusowi przekazanemu, tej osobie trzeciej, żeby obiecała wierzycielowi, odbiorcy przekazu, należną sumę. W ten sposób dochodzi do zwolnienia dłużnika z zobowiązania, a zobowiązanie zostaje nawiązane pomiędzy tą osobą trzecią i dawnym wierzycielem. Jaki jest cel tego? No, darowizna, po prostu przejęcie długu. Można sobie różne praktyczne zastosowania tego wymyśleć. Ale również po to, żeby spełnić zobowiązanie w czyimś imieniu. Nie do końca poprawnie mówi się o wygasaniu zobowiązania w przypadku kompensacji, czyli wyrównania. Pierwsza tak zwana kompensacja, Gajus nam je klasyfikuje, to jest, czy może zerowa, to tak naprawdę transakcja. Z kolei w przypadku zobowiązań dobrej wiary w procesie sam sędzia może potrącić należności jednej i drugiej strony, które w ten sposób oczywiście wygasają, znoszą się wzajemnie. Ale warunki muszą być spełnione, musi być ta sama przyczyna, na przykład locatio conductio, czyli jeżeli ja Cię pozywam z actio locati, bo nie zapłaciłeś mi czynszu, to Ty jednocześnie możesz przedstawić swoje roszczenia z tego powodu, że przedmiot, który Ci dałem, był nieodpowiednio wyposażony i ten czynsz powinien być mniejszy. Więc musi być ten sam kontrakt podstawą dla kompensacji, i świadczenia muszą być już wymagalne, choć niekoniecznie jednorodzajowe, czyli niekoniecznie muszą być oba w pieniądzu. Drugi rodzaj potrącenia, wyrównania, kompensacja 2, to jest obowiązek bankierów do pozywania zawsze z potrąceniem należności, które pozywany przez nich dłużnik miałby w stosunku do, które oni mieliby w stosunku do pozywanego przez siebie dłużnika. Jeśli tego nie zrobią, to jest obowiązek bankierów, nie lubimy ich, więc ich ograniczamy, roszczenie bankiera będzie uznawane za żądanie zbyt wiele plus petitio. Niekoniecznie musi być ta sama przyczyna, ale koniecznie świadczenia muszą być jednorodzajowe, wyrażone w rzeczach zużywalnych i wreszcie już wymagalne, czyli pieniądz z pieniędzmi, wino z winem, oliwka z oliwą itd. I wreszcie trzeci rodzaj potrącenia, wyrównania, kompensacja 3. Tu pozwólcie Państwo, że Wam oszczędzę formułkę z kompensacją, albo dali dużo już w formułkach, już nie mówili, więc może... To jest sytuacja, w której bonorum emptor, czyli nabywca majątku na licytacji, może powstać w ten sposób... Oj, coś strasznie pobiegło do przodu. Wrócę do odpowiedniego slajdu. Jeszcze raz. O, jest. Bonorum emptor... niech się może uspokoi moja prezentacja. Widzę, że za mocno poklika. No. To jednak formułka z kompensacją argentarii wam się utrwali. Bonorum emptor ma z kolei możliwość potrącenia wszystkiego ze wszystkim. Nie wiem dlaczego nie chcę ten fragment, może nie tak bardzo potrzebnej wiedzy, ale będzie wam zaserwowany. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz powrócić do właściwego slajdu. A zatem wierzytelność, muszą być to wierzytelności różnorodzajowe, o różnej podstawie. Niekoniecznie muszą być natomiast ze sobą już wymagane. Mamy do czynienia po prostu z wymogami ekonomii procesowej.
Chodzi o to, żeby jak najmniej się procesować. No wreszcie udało się pokazać właściwy slajd, bardzo Państwa przepraszam. Potrącenie wszystkiego ze wszystkim, nie tylko wymagalnych świadczeń, ale jeszcze tych, które będą, dobrej wiary ścisłego prawa o dowolnej podstawie i treści. To po prostu chodzi o to, że jak kupuje majątek bankruta, to może się okazać, że i my mamy wobec tego majątku należności, i on wobec nas, i nasi dłużnicy mogą mieć wierzytelności u majątku bankruta, i nasi wierzyciele mogą mieć długi w majątku bankruta. Ta cała komplikacja w ten sposób będzie rozwiązywana. Kolejnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania, bardzo ciekawym, o tym już mówiłem na początku, wyróżniając zobowiązania od relacji rzeczowych, to jest litis contestatio i wyrok. Otóż dzieje się tak, proszę Państwa, że jeśli pozwany zostanie pozwany przez powoda na podstawie jakiegoś kontraktu czy deliktu, to ta podstawa pierwsza wygasa. Powstaje natomiast zobowiązanie sędziego na mocy nominacji sędziowskiej do wydania wyroku, czyli pierwsza nowacja. A następnie, kiedy sędzia wyda wyrok, to dokonuje kolejnej innowacji i w tym momencie tworzy podstawę zobowiązania wyrok między zasądzonym a tym, który proces wygrał. Wreszcie można w condictio certa creditur pecunia podmienić podmioty, również ustanawiając kognitora. Znowu, jeśli się okaże, że numeris negidius powinien dać 10 tysięcy sesterców procesu titusowi, to zaczyna się ten spór, to niech sędzia Caius Aquilius zasądzi od numerisa negidiusa dla Ulusa Agerius'a kognitora procesu titusa. 10 tysięcy sesterców, jeśli się nie okaże, niech uwali. Zobaczcie, co się stało. Chociaż oryginalnym wierzycielem był Lucius Titus, to teraz zasądzenie będzie dla jego ustanowionego zastępcy procesowego. To jest sposób nie tylko na zastąpienie siebie w procesie, no bo oczywiście to zdroworozsądkowe zastosowanie mechanizmu może jak najbardziej zastosowanie, ale może mieć jak najbardziej miejsce, natomiast pozwala nam na dokonanie cesji bez zgody naszego dłużnika. Sprzedaliśmy nasze wierzytelności, i teraz tego kupującego ustanawiamy jako naszego kognitora procesowego. No i znowu ten sam schemat, który przed chwilą pokazywałem. Kolejne nowacje, które powodują przejście zobowiązania najpierw z dłużnika na sędziego na mocy iudex quietem suam fecit, omawiałem to w zeszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu we wtorek, następnie sędzia zwalnia się z tego zobowiązania, tym dla odmiany zasądzając dłużnika na rzecz kognitora. Podsumujmy. Zobowiązania zatem wygasają poprzez przede wszystkim spełnienie, ale pierwotnie jeszcze musi być formalne zwolnienie. Danie w miejsce spełnienia za zgodą wierzyciela, wyjątkowo przez zwłokę wierzyciela, zbieg przyczyn wzbogacających, zwolnienie z długu, które konsumuje to poprzednie, bez konieczności świadczenia, tak formalne jak poprzez faktum, paktum, tutaj pod typem jest kontrakt realnie nazwany, zwany transakcją. Następną niemożliwość świadczenia, pamiętamy, tylko w rzeczach znaczenia indywidualnych i tylko bez winy dłużnika. Śmierć strony w przypadku zobowiązań deliktowych, przede wszystkim po stronie dłużnika, kontraktowe tylko wyjątkowo, deliktowe po stronie wierzyciela też tylko wyjątkowo. Umniejszenie statusu, czyli adrogacja czy konwencjonalnym, zlanie się dłużnika z wierzycielem, upływ czasu, trzy typy różnego potrącenia, czyli kompensacja jedna, druga, bankiera oraz dedukcja, którą dokonuje bodromaektos, które też czasem nazywam potrąceniem. Nowacja, stosowana na różne sposoby, to najtrudniejszy problem. Wytoczenie procesu w procesie formułkowym, a tutaj pod typem będzie również ta zamiana podmiotów w stosunku zobowiązaniowym. No i to właściwie cała wiedza wielka na temat systemu zobowiązań, którą Państwu chciałem dzisiaj przekazać. W tej prezentacji znajdziecie jeszcze kilka kazusów, także zachęcam do ich rozwiązania. A teraz, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem.
Halo. Umawialiśmy się na Q&A, questions and answers. No ale jak nie macie pytań, to oczywiście mogę zwolnić was ze swojej obecności już i życzyć miłego weekendu i miłego ciepłego popołudnia. Zrobiło się strasznie gorąco. Pojawił się wpis pana Emila, tylko muszę go sobie przyciągnąć, bo widzę go tylko w studio, natomiast... O, jest. Czy podczas egzaminu pisemnego możemy korzystać z notatek sporządzonych na laptopie, czy dopuszczalne? Panie Emilu, w zasadzie tak, no bo nie jestem w stanie, czy nie jesteśmy w stanie tego do końca sprawdzić, choć oczywiście byłoby lepiej, gdyby to były książki. Wygodniej po prostu. Nie ma problemu, chętnie powtórzę. Jeszcze raz powiem, że dla osób tych z egzaminem pisemnym, które w piątek będą pisać, ja wyślę 19 czerwca, wyślę odpowiednie linki, ale myślę, że to się stanie dopiero w połowie przyszłego tygodnia, bo musimy dokładnie zobaczyć, kto będzie nadzorował. Czy ktoś jeszcze jakieś pytanie? No dobrze, to ja dam szansę na to, żeby może te pytania się pojawiły. Szansę wypełnię stand-upem. Właściwie powinienem wstać i mówić, ale mam trochę niewyjściowe spodnie, więc... A, jest pytanie. Siłę 999. Dzień dobry. Czym różni się akcja prescriptis verbis od conditio ob rem przekazania kontraktu nieznanego? Na potrzeby egzaminu różni się... może nawet nie conditio ob rem, tylko w ogóle od conditio. Jest taki jeden tekst, który ja przy tej okazji omawiałem. Tekst w prezentacji odpowiedniej to chyba jest wykład 20, o ile dobrze pamiętam, 21 może. Tam to jest wykład o rozszerzaniu rzymskiego systemu kontraktowego. I tam kontrakty tak zwane realne nienazwane wprowadzam, cytując słynny tekst Paulusa, który je klasyfikuje, opowiada dlaczego ta skarga cywilna do stanu faktycznego lub skarga z przewidzianymi słowami, actio prescriptis verbis, czy na interpretację kontraktu, jak czasami ją się opisowo nazywa, actio prescriptis verbis, powstała. Różnica jest bardzo istotna, bo conditio w czystym prawie rzymskim pozwala nam odzyskać wyłącznie to, cośmy dali. Tak? Czyli właśnie przy zamianie na przykład mogę odebrać od ciebie tylko to, co ci świadczyłem, czy wartość tej rzeczy. Natomiast w przypadku utraconych korzyści przez to, że ty nie świadczyłeś, to nie mogę tego się domagać. I dlatego potrzebna jest inna skarga, która te korzyści, mój interes nieosiągnięty, uwzględni. Podam bardzo prosty przykład, którym chyba się już posługiwałem na wykładzie. Wyobraźmy sobie, że chcę się z tobą wymienić, dając ci niewolnika, który jest ogrodnikiem, za niewolnika, który jest sprawnym kucharzem. No i teraz ja ci wydałem tego ogrodnika, ty go przyjąłeś, ale nie chcę świadczyć kucharza. A ja, sądząc, że dostanę kucharza, zainwestowałem w małą tawernę na forum, kupiłem jedzenie, garnki, opał i tak dalej, i teraz się okazuje, że nic z tego nie będę mógł użyć. No skoro nie będę mógł użyć, czyli poniosłem straty. Czyli jak odzyskam swojego ogrodnika albo jego równowartość, to nadal nie zostanie wyrównana z punktu widzenia ekwitatywnego, słusznościowego, moja szkoda. I zatem actio prescriptis verbis tutaj będzie służyła, czy ona się w czasach klasycznych nazywała jeszcze actio civis infractum, będzie służyła do tego, żeby właśnie te utracone korzyści uzyskać. Czyli w takiej szerszej perspektywie to actio prescriptis verbis jest tym stopniem, tym krokiem, które Rzymianie robią pod koniec okresu klasycznego, w prawie poklasycznym, żeby otworzyć rzymski system kontraktowy spętany wcześniej
zasadą nominalizmu. Czy to jest wystarczająca odpowiedź, panie lub pani Xue, 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 a może po galicyjsku Żółe? Weronika pyta, w jaki sposób można omówić rozumieć substytucji testamentowych. Ojejku. W sensie, gdyby dostała pani takie pytanie na egzaminie. No, podstawową substytucją jest substytucja tak zwana wulgarna, czyli zwykła. Czyli w miejsce, ustanowiwszy dziedzica, wpisujemy w jego miejsce inną osobę. Niech moim spadkobiercą będzie Titus i niech oświadczy w ciągu najbliższych 100 dni, kiedy będzie mógł, że obejmuje spadek. A jeśli by tak się stało z powodu kruchości ludzkiego losu, żeby tego spadku nie otrzymał lub nie chciał go przyjąć, niech moim spadkobiercą, niech będzie wydziedziczony i wtedy niech moim spadkobiercą będzie Secundus. To jest substytucja wulgarna. Z biegiem czasu przyjęło się również ustanowić substytucję dla osób, które nie mogłyby być może sporządzić testamentu ze względu na swój wiek jeszcze niesprawny, czyli tak zwana substytucja pupilarna. Ustanawiamy zatem dziedzicem osobę niepełnoletnią, chłopca nie 14, a dziewczynę mniej niż 12, albo nienarodzonego, postumusa. Przy czym uwaga, postumusa może ustanowić wyłącznie, można ustanowić wyłącznie swojego postumusa spadkobiercą, nie można ustanowić dziecka nienarodzonego jeszcze osoby trzeciej, bo uważa się, że taka osoba jest osobą nie nazwaną, nieistniejącą. No i mówimy, niech moim dziedzicem będzie mój syn Markus, a gdyby nie objął spadku, albo zmarł, nie osiągnąwszy dojrzałości, wtedy niech moim dziedzicem będzie, wtedy niech dziedzicem będzie Secundus. Tak? To jest substytucja pupilarna. Kolejny stopień to jest substytucja quasi-pupilarna, kiedy ustanawiamy dziedzicem osobę, która może mieć z innych powodów ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli nie może sporządzić testamentu, na przykład szaleńca, no i ustanawiamy taką osobę. To chyba taka odpowiedź na pani pytanie. Pyta jeszcze ta sama tajemnicza osoba, czym się różni odpowiedzialność za siłę wyższą, a odpowiedzialność za siłę ryzyka. Na moje pieniądze niczym. Wydaje mi się, że rozróżnianie tego nie jest. Czasem po prostu opisujemy trochę inne sytuacje, ale chodzi o to samo. Chodzi o bezwzględną odpowiedzialność za niespełnienie świadczenia, choćby nie wiem co. Siła wyższa to oczywiście jest działanie niezależne od naszej woli, akt przyrody, po angielsku to się nawet nazywa czasem act of God, vis major. Natomiast kiedy opisujemy ogólniej, czy siłą wyższą nazywamy poszczególne przypadki takiej sytuacji, które by umożliwiły oświadczenie. Natomiast kiedy mówimy o systemie odpowiedzialności, mówimy o odpowiedzialności za zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność w zasadzie ryzyka odpowiada za siłę wyższą. To może tak spróbuję, ale na dobrą sprawę to są chyba aptekarskie rozróżnienia. Kolejne pytania. Tak, panie Emilu, można, zwłaszcza do moich prezentacji. Chociaż może lepiej, jeżeli jest taka możliwość, ściągnąć je sobie na komputer i mieć. Słuchajcie, z tym zaglądaniem do notatek to jest tak. Rzeczywiście możecie zaglądać dowolne rzeczy, możecie sobie szukać, gdzie chcecie. Ja też nie jestem w stanie sprawdzić, czy nie zajrzycie do Wikipedii. Ale uwaga! Po pierwsze, nie macie czasu, żeby znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Czyli jak się będziecie szukać dowolnych, prostych informacji,
to oznacza, że nie starczy Wam czasu na to, żeby odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania. Po drugie, czyli ogólne linie rozumowania musicie znać, ogólne zasady zobowiązań, na przykład co wynika z niemożliwości świadczenia, albo bo ja wiem, jakie są typy gwarancji. A to, co możecie sprawdzać, to musicie wiedzieć, gdzie sprawdzić, żeby nie tracić czasu, to są rzeczy szczegółowe, nazwy, upewnić się, czy ten, czy inny typ odpowiedzialności wchodzi w rachubę, bo ja wiem, co tam jeszcze może się pojawić. Jakieś informacje na temat możliwych kontynuacji. Natomiast co do zasady, to znakomita większość rzeczy powinna się dać dla Was, dać się Wam rozwiązać po samym przeczytaniu tego testu. Ja nie będę ukrywał, że ten test już mam gotowy. I wydaje mi się, że pytania są tak sformułowane, że powinny Państwa naprowadzić na wymaganą odpowiedź. Tak? Pyta Natalia, dobrze, tylko skończę. I to pytanie, zwłaszcza ta część egzaminu pisemnego z tradycji, znowu, macie wszystkie teksty na arkuszu egzaminacyjnym, czyli będzie można do tego zajrzeć, czyli będzie można wyciągnąć wnioski z właściwego zrozumienia. Pyta Natalia o emfiteuzę, jak się rozwija w tradycji romanistycznej. Dobrze. Można, trochę przesadzając, powiedzieć, że końcowym etapem rozwoju emfiteuzy jest niemieckie prawo dziedziczne zabudowy Erbbaurecht, czy emfiteuza w francuskim systemie, czy dzierżawa wieczysta, czy użytkowanie wieczyste do pewnego stopnia, no bo ona jakoś tam się wiąże i z tym, i z superficies rzymską. Generalnie rzecz biorąc, emfiteuza przyczynia się również, czy koncepcja emfiteuzy, ale nie sama, przyczynia się do powstania koncepcji własności podzielonej, przyczynia się do powstania w związku z tym i rozwoju systemu feudalnego, a w czasach nowożytnych, jak mówię, najczęściej jest uzasadniona przez wymogi ekonomiczne, kiedy właściciel nie ma możliwości korzystania ze swojej własności, a z kolei chciałby innej osobie dać nieco większe prawa niż tylko prawa zależne wobec niego, czyli coś więcej niż tylko zobowiązanie, żeby zachęcić do inwestowania w tę własność. Myślę, że to wystarczy. Super. No dobrze, znaczy ja oczywiście nie rozłączam się jeszcze, więc daję Wam czas na pomyślenie nad jakimiś pytaniami, ale wygłoszę może już końcowy speech żegnający się z Państwem przed egzaminem. To był bardzo szczególny rok na różne sposoby. Skończył się tak, jak się skończył. W domu siedzimy przed telewizorkami i się oglądamy. Z tego powodu było na pewno też trudniej i nam, prowadzącym te zajęcia, i Wam, słuchaczom, ale może czasem było też łatwiej, tak? Chciałbym, może się łudzę, ale to, że te moje filmiki, jakkolwiek one są technicznie słabe i cała masa tam zająknięć i powtórzeń i chlapania wodą oraz gościnnych występów moich kotów, których pewnie imiona już Państwo znacie, Dolus i Kulpa, się pojawiają, to mimo tych wszystkich niedoskonałości i niedociągnięć, może te moje wykłady też stały się nieco bardziej powszechnie dostępne, no bo teraz widzę, że kilkanaście osób mnie ogląda na żywo. Strasznie jestem Wam za to wdzięczny, bo bardzo tego osobistego kontaktu mi z Wami brakuje, ale widziałem na kanale YouTube'a, że te wasze oglądactwo tych filmików potem wzrasta, no więc może w ten sposób, dzięki pandemii, jakaś tam wiedza dodatkowa dotarła do większego kręgu osób niż zazwyczaj moje wykłady, czy w ogóle wykłady docierają. Także no może tak trochę na sposób Polianny, nie wiem, czy Państwo czytaliście Poliannę,
Chciałbym znaleźć pozytyw w tej dziwnej bardzo sytuacji i w sumie myślę, że też ją za nią podziękować. Chciałbym to pierwszy moment podsumowania. Drugi, jeszcze raz prosiłbym o wyrażenie swoich opinii na temat tych zajęć, innych zajęć, w których żeście brali udział. Warto, byście wyrażali swoją krytykę w sposób jak najbardziej otwarty. Nie spotka was za to nigdy żadna konsekwencja, pod warunkiem, że krytyka będzie wyrażona w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami kultury. Tak, to jesteśmy członkami, członkiniami tej samej społeczności, jesteśmy razem tutaj na Uniwersytecie, Universitas, tworzymy ją razem, mówimy sobie różne rzeczy takie, jakie myślimy, bez żadnych konsekwencji, dlatego że to jest wymóg dyskursu publicznego, byśmy byli wobec siebie uczciwi i odważni. Bardzo mi na tym też zależy. Także też chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli i pamiętali o tym, że wszelkie uwagi krytyczne z wdzięcznością, naprawdę wielką wdzięcznością przyjmuję. Rozumiem, że mogą być one przekazane mi w sposób anonimowy, że może nie macie aż takiej śmiałości, choć proszę mi wierzyć, że jakakolwiek ujawnienie się z tymi uwagami nie może spowodować pogorszenia sytuacji ich wygłaszających. Zastanawiałem się, czy na tym mówić, czy nie mówić. Również dlatego, że tam różni kandydaci na prezydenta podpisywali różne deklaracje, które chyba były deklaracjami anty, a nie pro, ale nie chcę o tym mówić, bo to nie ma znaczenia, nie bawimy się w politykę. Natomiast widziałem, że dzisiaj stałem się bohaterem negatywnym, artykułu w pewnej gazetce, często gęsto żyjącej z reklam dużych spółek Skarbu Państwa. Pogodziłem się z tym, że może nigdy w spółce Skarbu Państwa nie zasiądę, ale tam w tym artykule zarzucono mi, że jestem lewicowym aktywistą, który uprawia ideologię. Strasznie chciałbym, żeby tak nie było, to znaczy, żebyście nie mieli takiego wrażenia, że kiedy mówię o wartościach prawa, kiedy mówię o przestrzeganiu konstytucji i o tym, czym państwo prawa jest, to nie jest polityka, tylko to jest wychowanie obywatelskie i że to są podstawowe prawidła rozumienia prawa. Czyli nie ideologia, proszę państwa, nie ideologia, nie lewicowy aktywizm. Ani nie jestem lewicowcem tak naprawdę, ani nie jestem aktywistą. A już na pewno dokładnie sobie zdaję sprawę z tego, że ta moja pozycja za katedrą, czy teraz na krzesełku przed telewizorem, jest jakąś tam pozycją symbolicznie przemocową. Tak? No, jasne, coś powiem, wy nie macie śmiałości mi odpowiedzieć. Przysięgam wam, jeśli cokolwiek w tym, co ja wam mówię, nie odpowiada wam albo nie zgadza się z waszymi przekonaniami, jestem bardziej niż otwarty na krytykę i na dyskusję. Może nie na wykładzie z prawa rzymskiego zawsze, bo może na to nie być czasu, no chyba, że są to rzeczy, które poruszam, ale jak mówię jeszcze raz, tak jak mi się wydaje, polityka w rozumieniu partyjnictwa nie zagościła na tym wykładzie, żadna lewicowa aktywizacja też chyba nie. Naprawdę byłbym ostatni, który bym chciał was zachęcać do jakichkolwiek działań na rzecz tej czy innej partii. Jedyną rzecz, do której chcę was zachęcić, to do tego, byście byli świadomymi obywatelami, obywatelkami, dobrymi prawnikami, prawniczkami, byście służyli sobie nawzajem i tym, którzy tych umiejętności, tych zasług, tych umiejętności, tej wiedzy nie mają, nie mogli nabyć albo nie chcieli. Taki jest nasz wspólny obowiązek. Także z tego powodu też ten rok był inny, dziwny. Zaczęło działo się bardzo dużo, które nie mieszczą się w akademickich podręcznikach prawa. I czasem starałem się je konfrontować z
waszym ich postrzeganiem, ze swoim ich postrzeganiem, po to, żeby uczynić was wrażliwymi na te zjawiska, byśmy byli świadomymi obywatelami, obywatelkami, byśmy byli świadomymi, dobrymi prawnikami, prawniczkami. I to takie moje memento na koniec wykładu. Natomiast jeśli macie wrażenie, że gdzieś tam się pojawiła lewicowa lub jakakolwiek inna ideologia, to powiedzcie mi to, chętnie się z takim poglądem skonfrontuję, wyjaśnię. I jeśli przekonacie mnie, że tak było, to oczywiście się wycofam. Pyta jeszcze Mateusz, jak wyglądała litis contestatio w każdym rodzaju rzymskiego procesu. Litis contestatio nie wygląda, bo to jest nazwa pewnego momentu. To jest na zawiązanie procesu, kiedy dochodzi do litis contestatio. W procesie formułkowym wtedy, kiedy strony stają przed pretorem czy innym urzędnikiem jurysdykcyjnym, przedstawiają swoje racje i pretor wydaje formułkę procesową, w którą mianuje sędziego. To jest moment litis contestatio. W procesie legis akcyjnym, wtedy, kiedy sprawa jest przekazywana, kończy się postępowanie to formalne na mocy legis actio i przechodzimy do postępowania przed sędzią prywatnym, czyli to, co wedle trzeciej tablicy dzieje się między postępowaniem przed południem a po południu. Wreszcie w procesie kognicyjnym najtrudniej uchwycić ten moment, więc tam w zasadzie można by powiedzieć, że kontestacja jest po prostu momentem wniesienia pozwu. Ten proces kognicyjny najbliżej przypomina nasz współczesny proces, zwłaszcza od czasu, kiedy upowszechniają się pozwy pisemne, składane po prostu w kancelarii odpowiedniego urzędnika sprawującego władzę sądową. Chyba wystarczy. Inne pytania? Pyta Maciek, jaka jest różnica, skąd wiadomo, co świadczyć przy fakultes alternativa. Obligacją, słusznie pan powiedział, to jest oczywiście samej treści zobowiązania, a przy fakultes alternativa jest stworzona przez system prawa. Sam system prawa mówi nam, co jest zastępczym świadczeniem, spełnienie należności zamiast wydania noksalnego na przykład. Dzisiaj zapłata szkody przez ubezpieczyciela zamiast osobistego świadczenia szkody. Jeszcze inne pytania? Dlaczego zobowiązania, pisze Kramisza, o charakterze abstrakcyjnym bez klauzuli dobrej wiary są łatwiejsze do dochodzenia? Dlatego, że nie musimy nic udowodnić poza faktem powstania zobowiązania, tak? Czy obiecuję dać mi 100? Tak, obiecuję. Musimy tylko udowodnić, że było, że była obietnica. A nie musimy udowodnić kauzy dla zobowiązania, że z jakiegoś powodu trzeba było nam dać 100.
Po prostu. I drugie, pyta Kramisza, czy przy sprzedaży rzeczy obciążonej za stałe lub innym prawem rzeczy cudzej istnieje taka sama odpowiedzialność jak przy sprzedaży rzeczy, która jest własnością... Tak, tak. To jest wada prawna, czyli brak tytułu albo pełnego tytułu do rozporządzenia rzeczą. Czyli kiedy zastawnik odbierze nabywcy rzecz zastawioną, no to nabywca ma skargę do sprzedawcy. Patrzę, co tu się jeszcze pojawiło. Kuba pyta, przepraszam za pytanie związane z prawem autorskim, ale czy dzisiejszy... Jest nagrywany. Zawsze są nagrywane. Powinien się tam, jak zwykle, po jakimś czasie... Tak, oczywiście. Panie Kubo, wszystkie te moje wykłady są nagrywane. Ja się zastanawiałem nad tym. Sporo moich kolegów, koleżanek tego nie robi, bo... Ojej, no nie są to idealne nagrania z wodotryskami i czasem się cimi się też czoło, ale myślę sobie, że summa summarum to może świecące czoło nie będzie wam aż tak strasznie przeszkadzało jak jakieś ewentualne wieści. No dobrze, kochani. To ja wam bardzo dziękuję. A, jeszcze przepraszam Weronika. Weroniko, nie ma przykładu obligacji alternatywa tak po prostu w prawie rzymskim, bo ona musi wynikać z zobowiązania, ale bardzo chętnie z panią zawiążę zobowiązania. No to bardzo proszę, jeszcze nie... Jasne. Weroniko, czy obiecujesz dać mi niewolnika Stichusa albo 10 tysięcy sesterców? Tak, obiecuję. No to jest typowa obligacja alternatywa, bo teraz może pani wybrać, czy da mi pani niewolnika, czy 10 tysięcy sesterców. Kiedy jedno z tych świadczeń staje się niemożliwe do spełnienia, może się spełnić, stać niemożliwe do spełnienia tylko świadczenie niewolnika Stichusa, który jest osobą rzeczą oznaczoną indywidualnie, jak umrze, no to musi pani spełnić drugie zobowiązanie. I już. Taki przykład. Drogie Kramiszo. Nie wiem, czy jest pan panią, czy panem. W związku z tym próbuję dopasować formę grzecznościową. Proszę o pytanie. Ja w ogóle chcę powiedzieć, słuchajcie, no znowu, to, że skończyliśmy wykłady, to nie znaczy, że ja znikam i wyjeżdżam w galaktykę, gdzie nie będę miał internetu. Tak jak moi koleżanki i koledzy, tak jak ja, jesteśmy do waszej dyspozycji i ja naprawdę chętnie się z wami będę spotykał dalej, jeśli taka potrzeba będzie na Webexie, na konsultacjach. Wolałbym może robić was w paczki do tego, żebym nie opowiadał na te same pytania za jednym zamachem, znaczy za te same pytania wielokrotnie, ale z naprawdę w czasie trwania dyżuru zrobię to z dużą przyjemnością. Nie wiem, jak będzie najbliższy wtorek, bo mam już bardzo długą nasiadówkę wcześniej, online oczywiście, ale gdyby się okazało, że tego dużo nie mogę odbyć o normalnej porze, to oczywiście zaproponuję inny, alternatywny termin. No dobrze, pyta Kramisza, jak to jest, jeśli ja chcę, żeby ktoś użył rzeczy, a on o tym nie wie i zobowiązuje się z fortu wobec mnie, a jeśli z kolei ktoś sądzi, że postępuje w roli właściciela, by takie postąpienie chciał, to popełnia furtum. Nie, to nie jest tak. Tak,
furtum, jak każdy inny delikt poza deliktem akwiliańskim, trzeba popełnić zamiar, czyli trzeba chcieć mieć świadomość, że popełniamy przestępstwo, żeby je popełnić. Musi być intencja. Czyli jeśli używam twojej rzeczy, sądząc, że mogę to zrobić, a ty na pewno się tego nie zgadzasz, to nie popełniam deliktu, dlatego że nie działam podstępnie. To jest pierwsza rzecz. Druga, zabawna i dość skomplikowana. Furtum ma też ten element obiektywny. Ja, nawet jeżeli chcę zrobić źle, ale nie wiedząc o tym, nie działam wbrew roli właściciela, nie popełniam furtum. Dlatego że istotny jest również element obiektywny przy kradzieży, to znaczy działanie wbrew woli właściciela. I ten jest istotniejszy w tym przypadku niż element subiektywny, intencja. Czyli intencja musi być zawsze, ale jeśli ta intencja przypadkiem nie idzie wbrew woli właściciela rzeczy, to furtum nie ma. Odpowiedziałem? Super, cieszę się. Jeszcze jakieś pytania? No jeśli nie ma, w takim razie to ja się już z Państwem pożegnam w tej formule. Jeszcze raz podkreślam, jeśli macie... Dzięki. I za ideologizowanie, drogie krzułe. Miło mi. Polecam się Waszej pamięci. Jeśli trzeba będzie, to jestem gotów dalej się z Wami spotykać. Myślę, że już nie na YouTubie, tylko w formie Webexa. I no, też życzę miłego popołudnia, dobrego weekendu i do zobaczenia na egzaminie, jeśli ktoś wybrał tą przyjemność ze mną. A jak nie, to trzymam kciuki. No naprawdę, zależy mi na tym, żebyście Państwo ten egzamin zdali i oczywiście życzyłbym sobie, żebyście wrócili do nas na zajęcie z prawa rzymskiego zaawansowane, ale rozumiem też, że nie wszyscy muszą koniecznie kochać łacinę. Więc ja też Wam bardzo, bardzo dziękuję za obecność fizyczną i za obecność digitalną. I mam nadzieję, że jak się pandemia skończy, zostaną zakończą się restrykcje, to spotkamy się wszyscy razem i sobie pogratulujemy pomyślnego zakończenia tego roku, czego Wam i sobie bardzo życzę. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze raz pamiętajcie, że jeśli trzeba, to możecie napisać maila.